Cześć! Już niedługo Dzień Nauczyciela lub jak kto woli Dzień Edukacji Narodowej. I z tej okazji przygotowałyśmy dla Was odcinek i propozycję, co możemy przygotować w prezencie dla naszego belfra. Dokładnie tak. A po odcinku kolejny raz przedstawimy Wam gadżety, które będziemy rozdawać. Tym razem będzie to coś specjalnie dla uczniów, dlatego zostańcie z nami aż do samiutkiego końca. Zapraszamy! Zwykły plastikowy kubek i mnóstwo kolorowych długopisów to świetny prezent dla nauczyciela. Dlatego mam dla Was dzisiaj prosty patent, jak to połączyć. Do tego sposobu będą potrzebne taśma dwustronna, wstążka, słomka, kubek z wieczkiem, kolorowe zakreślacze. Na początku na środku wstążki przyklejam kawałek taśmy dwustronnej. Teraz przytwierdzam wstążkę do kubka. Na koniec wrzucam kolorowe zakreślacze, zamykam kubek i wkładam słomkę. Takie zakreślacze przydadzą się na pewno każdemu nauczycielowi w trakcie sprawdzania Waszych kartkówek. Miejmy nadzieję, że przyniosą Wam szczęście. Dziś pokażę Wam, jak zrobić bukiecik kwiatów z filcu, który będzie miłym podarunkiem na Dzień Nauczyciela. Na początku patyczek od szaszłyka obwiązuję wełną. Teraz zamalowuję górę patyczków do uszu i przywiązuję je wełną do patyka. Następnie z białego filcu wycinam kształt podłużnego serca oraz z zielonego, małego i dużego liścia. Serce owijam wokół patyczków i przyszywam, aby się trzymało. Na koniec do łodygi doszywam jeszcze liście i kalia gotowa. Własnoręcznie zrobione kwiatki po pierwsze nie zwiędną, a po drugie będą stanowiły miłą pamiątkę dla każdego obdarowanego nauczyciela. Uważam, że każda osoba pracująca z dziećmi lub młodzieżą powinna mieć poczucie humoru. Dlatego pokażę Wam dzisiaj nietypową laurkę, która ucieszy niejednego nauczyciela. Na początku wybrany przez siebie karton ozdabiam według uznania. Następnie biały arkusz papieru docinam pod wymiar pudełka i wklejam na jego dno. W kolejnym kroku starannie wypisuję zdania opisujące ulubionego nauczyciela. Każde zdanie zakańczam nazwą batonika, który wklejam w odpowiednim miejscu. Taki słodki podarunek jest fajną alternatywą dla tradycyjnej laurki. Myślę, że niejeden nauczyciel doceni pracę, którą włożycie w jej wykonanie. Miłym podarunkiem z okazji Dnia Nauczyciela może być na przykład słoik łakoci przygotowany w nietypowy sposób. Oglądajcie. Na początku obklejam wieczko słoika paskiem tektury falistej. Następnie naklejam na nie ozdobny frędzel. Teraz z czarnej kartki bloku technicznego wycinam kwadrat i naklejam go na górze wieczka. Do słoika wkładam słodycze. Na koniec przywiązuję kartkę z życzeniami i zamykam słoik. Taki własnoręcznie wykonany upominek z powodzeniem zastąpi gotową bombonierkę bądź sklepowe czekoladki. A na dołączonej kartce warto umieścić fajne życzenia dla nauczyciela. Pokażę Wam dzisiaj nietypowy tort na Dzień Nauczyciela, który wykonamy przy użyciu kredek. Zobaczcie! Na początku od doniczki odrysowuję koło i wycinam je. Teraz po zewnętrznej stronie koła przyklejam kredki. Do środka wrzucam ulubione słodycze nauczycielki. Pozostało tylko udekorować nasz tort ozdobną kokardą i gotowe. Wykonanie własnoręcznie prezentu dla nauczyciela sprawi, że na jego twarzy pojawi się uśmiech, a my zapadniemy mu w pamięć na bardzo długo. Bez względu na to, co zdecydujemy się podarować naszemu nauczycielowi, pamiętajcie, że szczere życzenia i podziękowania to jest coś, co sprawi mu najwięcej przyjemności. Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna porcja rozdawania gadżetów, ale zanim to nastąpi, bardzo gratulujemy poprzednikom, którzy wygrali poprzednie gadżety. Listę osób, którzy są tymi szczęśliwcami, możecie zobaczyć pod poprzednim odcinkiem. Dokładnie. Także zaglądajcie tam. Zobaczymy, kto tym razem wygra. Co trzeba zrobić, aby otrzymać gadżety, które tutaj pokazujemy? Więc bardzo proste. Po pierwsze, trzeba być naszym subskrybentem. Po drugie, trzeba zostawić dzwoneczek, łapkę w górę pod filmem, udostępnić ten film na Facebooku. No i co jest najważniejsze, zostawcie komentarz, czy chcecie, abyśmy gadżety prezentowały i rozdawały raz w miesiącu w zupełnie osobnym odcinku,
czy chcecie, aby to się odbywało tak jak do tej pory, czyli raz na jakiś czas pod naszym regularnym odcinkiem. No to co? Przystępujemy do prezentacji. Dzieła. Więc uwaga, na pierwszy ogień idzie tam, taram, tam, 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 pam! Echoludek. Echoludek. A nie UFO. Znaczy, to jest taki ufoludek, ale echoludek, który jest echoludkiem. Czyli on mówi. Tak. Generalnie to maleństwo działa tak, że możemy nagrać na niego wiadomość, którą chcemy przekazać danej osobie lub obojętnie jakiej osobie, bo on działa na wykrywanie ruchu. Czyli jeżeli ktoś wejdzie do pokoju, w którym to maleństwo stoi lub przejdzie przed nim, nasza wiadomość się odtworzy. Naprawdę możemy zostawiać różne wiadomości. Tak, na tak. przykład ja zostawię teraz dla Madzi wiadomość. Dobra. Uwaga. Halo, halo. I to. Madzia, proszę zostaw te spodnie, nie ruszaj ich dzisiaj. Proszę odłóż je na miejsce. Madzia, proszę zostaw te spodnie, nie ruszaj ich dzisiaj. Proszę odłóż je na miejsce. Oh my god. To wydaje mi się na co dzień, że jestem miła, ale jak się nie, wysłyszy, nie, to już to chyba nie do końca. To jest tryb a la pani dyrektor. O, straszny. Ale w każdym razie przydatny gadżet, pomyślcie sobie, tak, zostawiacie informacje w pokoju dla nieproszonych gości na przykład, albo jakieś wyznanie miłości dla faceta, który się pojawi niebawem w waszym pokoju lub gdziekolwiek. Albo nie wiem. Zaręczyny? Nie, w życiu nie. To nie, nie, to, nie to. Odpada, nie róbcie tego. Ale nie, słuchajcie, nie na przykład się. Można podarować to mamie, na dzień matki, ona zostawia potem ci wiadomość, wchodzisz do domu, a tam zdejmuj buty, umyłam podłogi. Masakra, nie? No fajne. Ja bym chciała taki gadżet, ja bardzo, też. Bardzo. Ale słuchajcie, mamy bardzo dużo fajnych tych gadżetów, więc przejdźmy do kolejnego. Co tam mamy? Echoludek jest do wygrania, ale jeszcze jest, słuchajcie, faworyt. Znaczy, no nie mogę powiedzieć faworyt, bo wszystkie mi się podobają, wszystkie bym chciała, ale... Aj. Kochani, to jest taka piękna rzecz, jak ja zazdroszczę. Martini lubi piękne rzeczy, tak. Tak. Ale co to jest? Cudowne. Powiedz, słuchajcie, co to jest? To są sznurówki. Sznurówki są takie piękne. Ale zobaczcie na to. Ta-dam! To są LED-owe sznurówki, które... Tak, teraz nie widać, patrzę, to jest jasno, ale w ciemnościach one bardzo świecą. Ładne, ale ładne zobaczcie, świecą. Mamy różne funkcje, czyli migają wolniej i nie migają. Tak. Super. Zobaczcie, no niebieskie, jeszcze niebieskie są. Mój tak, Martini kolor. Tak. Słuchajcie, tutaj bardzo łatwo się odpina je, cyk, przeciągasz przez buta, wkładasz, zablokowujesz, cyk. I masz. I są. I sobie świecą. Myślę, że fajny gadżet. Tak, taki. Później wam zaprezentujemy. Tak, ja myślę, że wciągniemy Martini do butów je. Tylko sprawdźcie, czy na pewno w nich nie uciekłam, bo ktoś nie będzie mógł wygrać. Ja cię nie wypuszczę, spokojnie. No właśnie. Dobra, pokażę, co jest, na nie. Co tam jeszcze mamy. Mamy jeszcze jeden fajny gadżet. Słuchajcie, w dobie Instagrama, komputerów, internetu i tak dalej lubimy robić fajne zdjęcia, więc mamy dla was taką pomoc. Czyli mikroskop, który podłączamy tak, do komputera. Jak troszeczkę przyrząd u dentysty, ale to jest jednak mikroskop. Tam komputer. Co za skojarzenie. Dobra, słuchajcie, to jest mikroskop, można nim robić zdjęcia, nagrywać filmy. Ale tutaj w zestawie macie płytkę, bardzo szybko się instaluje, na pewno sobie poradzicie. Madzia tutaj zainstaluje tutaj kabelek. My już zainstalowałyśmy sobie wcześniej tą płytkę, żeby nie tracić czasu. O, zobaczcie, zaświecił się, okay. Działa. Tu Madzia kliknij, bo mi tutaj okay. nie poradzi. Pokażemy jak generalnie to działa. Już mamy zainstalowany program, tak jak Martini wspomniała. Słuchajcie. Mamy teraz tutaj bardzo piękną rzecz do powiększenia. Tak, to jest takie maleństwo. A wy zaraz zobaczycie. A zaraz zobaczymy. Co to jest? Możecie ja nagrywać całować. Zdjęcia, przepraszam, możecie nagrywać film i robić zdjęcia. Patrzcie, tutaj sobie ostrość regulujemy. Pięknie. Super. Zobaczcie, jakie to ma fajne zastosowanie. Fajne. Idziemy sobie, albo siedzimy sobie przy stoliku, a tu Biedronka przychodzi, a my ją szybko łapiemy, wrzucamy na Instagram i razem liczymy kropki. O, już wiem, co będzie. Już widzę, jakie będzie kolejne zdjęcie Martini na Instagramie z mikroskopu, cyk. Tak, tak, więc... Spoko, fajna rzecz. W szkole też by się przydało, nie? Tak, tak. Ja widzę mnóstwo zastosowań. Naprawdę nie mogę się zdecydować, który gadżet ja bym chciała wygrać, bo wszystkie... Ale który jest twój faworyt? Który ty byś chciała wygrać? No jednak te LED-owe niebieskie sznurówki. Ja to. A widzę, że kamerzysta nasz się czai na tak, zdecydowanie patrzy na mikroskop, a ja już widzę po prostu, jak Archie wchodzi do domu, a tam echoludek. Podgrzej obiad, jest w piekarniku, mła, mła! A niedługo mamy otwarcie szkoły tańca, więc wyskoczyłabym chętnie w takich sznurówkach, ale byłby szał, naprawdę. Super, no dobra, w każdym razie może przypomnimy, co trzeba zrobić, aby otrzymać te nasze fantastyczne gadżety.
Tak, co trzeba zrobić? Przede wszystkim wystarczy zasubskrybować nasz kanał, tak, zostawić łapkę w górę, tak, kliknąć dzwoneczek, udostępnić na Facebooku i przede wszystkim napisać komentarz. Tak, czy chcecie dodatkowy odcinek tylko z gadżetami, czy chcecie, aby to był taki bonus do naszych regularnych odcinków. Koniecznie tutaj głosujcie, jestem ciekawa, kto wygra te super ekstra sznurówki, komu mam zazdrościć, więc do dzieła, kochani. Dzięki, że z nami byliście, cześć.